Skarżyła mi się wujenka, że gdy kocha wuj, to męka. Zadręczały ją te szały i brewerie. Za to radość niepomierną niosła jej wuja niewierność, bo jej całą zawdzięczała biżuterię. Szanowni Państwo, myślę, że w Bydgoszczy Międzynarodowy Dzień Muzyki to tak naprawdę jest codziennie, bo jesteśmy miastem, w którym muzyka jest w wielu miejscach i praktycznie na co dzień. Dzięki instytucjom, którym tutaj wspaniali goście zarządzacie, dzięki działalności wielu artystów, muzyków, dzięki klubom, których można posłuchać muzyki, przede wszystkim dzięki samym muzykom i dzięki temu, że bydgoszczanie tak licznie różne rodzaje muzyki chcą słuchać. Szanowni Państwo, dzisiaj to moment na spotkanie. Dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia, który chciałbym i mam taką przyjemność wręczyć nagrody, wyróżnienia, aczkolwiek z góry mówię, że to jest bardzo trudne właśnie w takim mieście, aby nie wręczając komuś nagrody, go nie urazić. No, ale myślę, że co roku to spotkanie będzie i dzięki temu wszyscy, którzy tworzą muzyczną Bydgoszcz, będą uhonorowani, są uhonorowani. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji tego dnia tych, którzy dzisiaj tutaj przybyli, ale myślę, że całej rzeszy, całego grona muzyków naszego miasta. Dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło, że mogą w takim wyjątkowym dniu, Międzynarodowym Dniu Muzyki otrzymać nagrodę, mimo że jestem, no już jakiś czas jestem związana z Operą Nową, a jednak czuję się nadal młodą artystką. Międzynarodowy Dzień Muzyki obchodzimy w Bydgoszczy również od kilku lat. Było to święto, które wprowadził do obiegu życia kulturalnego Europy znakomity skrzypek Menuhin. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj również to święto obchodzimy w Bydgoszczy. Tutaj muszę przyznać, że od kilku lat już Urząd Miasta nie zapraszał nas na to święto. To się właśnie zmieniło. Bardzo się cieszymy, że również Filharmonia została zauważona, bo przecież w końcu mieszkamy w Bydgoszczy, żyjemy w Bydgoszczy, koncertujemy w Bydgoszczy, działamy dla Bydgoszczy. Więc dla nas to jest bardzo ważny dzień dzisiaj, że znowu tutaj możemy się z Państwem spotkać. Zostaliśmy wyróżnieni Nagrodą Prezydenta Miasta Bydgoszczy z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki i cieszy nas to niezmiernie, że po 20 latach pracy twórczej, jakby nie było w ściśle muzycznym undergroundzie, miasto czy włodarze miasta wyróżnili nas w sposób specjalny. Tym bardziej, że nagroda ta zbiegła się akurat z dwoma istotnymi wydarzeniami w naszej, że tak powiem, karierze, bo jest to właśnie 20-lecie działalności naszego zespołu, jak i wydanie nowej płyty, która miała miejsce podczas tegorocznego festiwalu Muszlafest. A potem w nocy zbryzgane gwiazdami, gdy mego ciała go znużył aksamit, on dla rozrywki mnie bijał masami, a ja szeptałam jemu cicho słowa te.